Cześć. Chciałabym podziękować za dotychczasowe wsparcie kanału. Dziękuję, że jesteście. Jokena Hagara poznajemy w momencie, kiedy jako przestępca zostaje pojmany przez Yorena, by dołączyć do nocnej straży. Twierdzi, że pochodzi z wolnego miasta Lorath, a jego ojciec od dawna nie żyje. Jaqen jest szczupłym, przystojnym, młodym mężczyzną o delikatnych rysach. Ma lśniące, długie, proste włosy opadające na ramiona, zabarwione z jednej strony na biało, a z drugiej na czerwono. Posługuje się tradycyjną manierą Lorati, pomijając imiona i unikając pierwszych i drugich osób. Ma poszarpany i brudny strój więźnia, posiada cienki nóż i pelerynę, dysponuje świetnymi umiejętnościami szermierskimi. Jest spokojny, niefrasobliwy, uprzejmy i zawsze się uśmiecha. Jego przyjazny głos może przypominać jedwab. Arya Stark uważa, że nieustraszony Rorch mógłby się go bać. W Czerwonej Twierdzy w Królewskiej Przystani Yoren namawia ochotników do wstąpienia w szeregi Nocnej Straży. Żaden z rycerzy nie przyjmuje jednak oferty wędrownej wrony, więc Lord Eddard Stark, namiestnik króla, pozwala Yorenowi wybrać sobie kogoś z królewskich lochów. Jaqen jest jednym z trzech zwyczajnych ludzi, których Yoren zabiera z czarnych cel. Pozostałymi są Rorch i Bitter. Wyruszając z królewskiej przystani na mur, Yoren trzyma Rorcha, Bittera i Jaqena uwięzionych w wozie. Pomimo okoliczności, Jaqen jest uprzejmy dla Arya Stark, która jest przebrana za chłopca o imieniu Ari. Więzień pozostaje w klatce z Bitterem i Rorchem, gdy grupa rekrutów postanawia spędzić noc w grodzie opuszczonego miasta na południowym brzegu Oka Boga. Miasto zostaje spalone tej nocy przez ludzi pod dowództwem Ser Amorego Lorcha. Zanim Arya ucieknie do tunelu, rzuca topór Rorchowi, który używa go do porąbania wozu, pozwalając trzem więźniom uciec z pożaru. Rorch, Bitter i Jaqen dołączają do Ser Amorego, a Arya, przebrana teraz za służącą o imieniu Łasica, obserwuje ich przybycie do Harrenhal. Jednej nocy Jaqen przerywa sen Arii i wyjaśnia, że wiedział, że jest ona w rzeczywistości dziewczyną. Nalega, że skoro Arya pomogła im wymknąć się wcześniej śmierci, to teraz on jest jej winien 3 śmierci, by odpłacić za te, które wykradła Czerwonemu Bogu. Dlatego prosi, by podała mu 3 imiona. Po wysłuchaniu opowieści Chiswicka o tym, jak Ser Gregor Clegane i ludzie góry zgwałcili Lejnę, córkę piwowara, Arya przekazuje imię Chiswicka Jaqenowi. 3 dni później dowiaduje się, że Chiswick skręcił kark po upadku z muru. Niektórzy twierdzą, że żołnierz został zabity przez ducha Harrena Czarnego. Później Whis, zastępca zarządcy wieńczącej wieży w Harrenhal, policzkuje i beszta Łasicę. Podczas gdy Jaqen odpoczywa w łaźni, Arya szepcze mu imię Whisa. Następnego dnia żałuje swojego wyboru, obserwując, jak potężny lord Tywin Lannister opuszcza Harrenhal ze swoją armią. Arya pędzi, by znaleźć Jaqena, próbując zmienić imię, które podała, ale odkrywa, że gardło Whisa zostało już rozerwane przez jego własnego psa. Kolejna śmierć zostaje przypisana duchowi Harrena. Vargo Hoad i dzielni towarzysze sprowadzają do Harrenhal pojmanych ludzi północy i ludzi do rzecza, którym przewodzą Robert Glover i Ser Ennis Frey.
Jaqen odszukuje Arię w przyzamkowym lesie i pyta ją o trzecie imię. Po tym jak odmawia pomocy Arii w uwolnieniu jeńców, Aria szokuje go, szepcząc mu do ucha jego własne imię. Aria obiecuje cofnąć jego imię tylko wtedy, gdy on jej pomoże. Więc Jaqen wysyła dziewczynę do kuchni, aby przygotować gorący rosół. Rorge i Bitter pomagają Jaqenowi i Arii wnieść 4 kotły do lochu pod wieżą wdowy. 8 gwardzistów Amoriego przygotowuje się do zjedzenia rosołu, ale handlarze rzucają im w twarz wrzący rosół i zaczynają ich zabijać. Jeden ze strażników wyciąga miecz, ale Jaqen pojedynkuje się z nim swoim własnym i wybija mężczyźnie nóż w serce. Kiedy Robert Glover pyta, czy ci trzej mężczyźni są dzielnymi towarzyszami, Rorge odpowiada twierdząco. Rorge i Bitter odchodzą, by pomóc uwolnionym mieszkańcom północy i dzielnym towarzyszom w upadku Harrenhal, ale Jaqen pozostaje u boku Arii. Ona wycofuje jego imię i pyta, czy nadal posiada trzecią śmierć do zażądania. Ale Jaqen przypomina jej o różnych ludziach, których już pomógł zabić w jej imieniu. Informuje ją, że nadszedł czas, by umarł, przejeżdżając dłonią po twarzy i zmieniając swój wygląd. Policzki Jaqena stają się pełniejsze, jego oczy są bliżej siebie, jego nos jest teraz haczykowaty, a na jego prawym policzku pojawia się blizna. Długie, czerwono-białe włosy Jaqena zmieniają się w czuprynę ciasnych, czarnych loków. Ma też teraz błyszczący, złoty ząb. Kiedy Arya prosi, by nauczył ją, jak to zrobić, Jaqen mówi jej, że musi przejść z nim przez wąskie morze. Kiedy przyznaje, że nie może iść, Jaqen daje Arii małą, żelazną monetę, twierdząc, że ma wielką wartość. Obiecuje, że jeśli kiedykolwiek będzie chciała go odnaleźć, powinna dać tę monetę jakiemukolwiek mężczyźnie z Braavos, wypowiadając słowa Valar Morghulis. Następnie Jaqen opuszcza Harrenhal podczas walk, a dzielni towarzysze Vargo zwracają zamek lordowi Rusowi Boltonowi. Kiedy Arya ucieka z Harrenhal, odwraca uwagę strażnika Boltonów zużytą żelazną monetą, a następnie podrzyna mu gardło. Szukając przejścia z Westeros, Arya pokazuje żelazną monetę Ternesio Terysowi, kapitanowi braavoskiego statku Titan's Daughter. Po wypowiedzeniu przez Arię słów Valar Morghulis, Ternesio odpowiada Valar Dohaeris i zgadza się przewieźć ją z Saltpans do Braavos. Po przyjeździe Arii do domu Czerni i Bieli w Braavos oferuje żelazną monetę uprzejmemu mężczyźnie, który mówi, że nie zna imienia Jaqena. Arya zostaje dopuszczona do służby w świątyni, ale uprzejmy człowiek nadal nie potwierdza imienia Jaqena. Ten uprzejmy człowiek w końcu opowiada jej o pochodzeniu ludzi bez twarzy. Mężczyzna podający się za alchemika, którego wygląd pasuje do wyglądu nowej twarzy Jaqena, podchodzi do Peita, nowicjusza Cytadeli w Starym Mieście. Obiecuje Peitowi złotego smoka w zamian za klucz Archmaastera Walgrave'a. Dokonują wymiany, ale Peit umiera po przegryzieniu monety. Kiedy Samuel Tarly później przybywa do Cytadeli, jest witany przez nowicjusza, który przedstawia się jako Peit. Na terenie domu Czerni i Bieli, zarażony, wyjaśnia Arii, że aby naprawdę stała się sługą Boga o wielu twarzach, musi być gotowa wyrzec się całej swojej tożsamości, w tym imienia i twarzy. Ponieważ algorytmy YouTube'owe są bezlitosne, będziemy wdzięczni za subskrybowanie naszego kanału, a także za kliknięcie w dzwoneczek. Będzie to dla nas ogromna motywacja, a także pomoże nam to rozwijać nasz kanał.